Masterklasy to projekt poświęcony śpiewowi tradycyjnemu w dwóch tradycjach, polskiej i serbskiej. W ciągu kilku miesięcy spotykaliśmy się w Lublinie, proponując uczestnikom nie tylko z Lublina, ale również z całej Polski szereg wydarzeń, które ogniskowały się wokół właśnie tematu śpiewu tradycyjnego. During this workshop, I will going to show the girls and to work with them on several examples of Serbian rural vocal tradition from different regions. Mostly these will be the songs from western and from eastern parts of Serbia. So one of the goals is to show them and to make them more familiar vocal styles of older and newer layers from different parts of the country, because all of these styles carry some specificities that might be interesting for the girls, and they already reacted very nice. During the workshop, most of the time will be dedicated to the group work with the group. And there will also be some individual meeting with persons who want to go through some matters connected to the singing with me. So I will be happy to be here with this job. Difficult to say what is the most important when you are working on transmission of vocal tradition, especially with the people from the town. What I would like to somehow to transmit to them, it is to tell something more about the attitude towards traditional music in general, and to show them, if it is possible, to show them something of the ethos of these songs. So their character, their message. I always say that each song has some kind of clue of the key for each song. So I would be happy if they could understand that and apprehend that somehow, so that would remain alive in their future interpretations. Transmit songs from East Serbia, south of Serbia, part of Kosovo and Metohija, also from central Serbia and from Dinaric area. All of these songs are representing different styles and different vocal dialects, and they need a different vocal technique. And from our
Zaječarko. This is our voice. Let's try. Zaječarko. Let's go. I. Zaječarko. My group is wonderful. I have nice ladies. They are from. They have different ages, different professions, and everything is different. But they have music experience. All of them. Some of them have experience with Serbian singing in summer school. And we have a very good atmosphere in my lecture, in our classes. And we deal passion for singing. Oy de, oy. Performing traditional singing for me is cleaning of my soul and cleaning of my mind. Idzie chmura od Bądkowa, deszcz leje, a gdzie ja siebie na dziewuś podzieję? Pójdę do tego i do tego nie chce mnie, a pójdę ja do Janeczka, przyjmie mnie. Zaśpiewaliśmy pieśni, które są nam najbliższe, takie pieśni, które pochodzą z regionów, z którymi jesteśmy związani rodzinnie. W moim przypadku to były Kujawy, skąd pochodzi mój ojciec. Czarek zaproponował Kurpie, skąd pochodzą jego rodzice. A Joanna zaproponowała Podlasie, skąd również pochodził jej ojciec. Dowa dom buduje, dowa dom buduje, jedzie żołnierz wojeneczki, tak jej się dziwuje. Takiej się dziwuję. Kuje Zozulia, kuje Sywa, ja po sadu letaju ci. Placze dziewczyna, placze neboga, na ludę oroju ci. Placze dziewczyna, placze neboga, na ludę orojuć. A kujawionki krótko szyjało i da pękoroli na ni,
a u szlachcionki krzywonoga, i byś się chłopcze przewiózł na niej, a u szlachcionki krzywodupa, i byś się chłopcze przewiózł na niej. Nie ożeniłbym się, żeby nie Marysia czarne łoczki miała. Spodobałaby się czarne łoczki miała. Spodobałaby się. Nie tak czarne łoczki, jak jej czyste wieniec, wyprowadziłbym ją na złoty gościniec, wyprowadziłbym ją na złoty gościniec. Specyfiką spotkania dzisiejszego, tej debaty, były takie dwa filary główne. Serbski, akademicki, ale też i bez samego doświadczenia i praktyki, i polski właściwie od strony tylko praktycznej. To takie dwie sfery, które właściwie odróżniają nasze dwie tradycje zbierania, uczenia się i postrzegania pieśni tradycyjnej. Goście z Serbii mówili o swoich doświadczeniach z perspektywy naukowej, z perspektywy artystycznej, wykonawców i z perspektywy uczestników kultury, uczestników tradycji, a także nauczycieli. Z kolei Polacy opowiadali o swoich doświadczeniach, to były takie autoanalizy, mogę nawet powiedzieć, które prowadziły do jakiejś większej całości, większej syntezy, oparte głównie na własnych doświadczeniach nauki i edukacji nieformalnej, zarówno jakby skierowanej na swoje własne uczenie się pieśni, przyswajanie pieśni i głosu, jak i w tej sferze warsztatowej, w sferze prowadzenia zajęć. Oj, nie.